10 najniebezpieczniejszych gór świata, biorąc pod uwagę, że nagle się okazało, że 80% użytkowników internetu to specjaliści od wspinaczki górskiej i każdy jest w stanie 5 razy zdobyć K2 w klapkach i absolutnie tu nie ma znaczenia, że nie widzieli w swoim życiu nic poza monitorem komputera, to przedstawiam Wam ten oto ranking. 10. Broad Peak jest 12. najwyższym szczytem na Ziemi. Próba zdobycia góry jest mylnie uznawana za jedną z najniebezpieczniejszych wspinaczek na 8-tysięczniki. Współczynnik śmiertelności 5% mówi jednak sam za siebie. Ważnym wyczynem może pochwalić się Andrzej Bargiel, który jako pierwszy człowiek zjechał z Broad Peak na nartach. 9. Shisha Pangma był ostatnim 8-tysięcznikiem zdobytym przez człowieka. Szczyt jest uznawany przez społeczność wspinaczkową jako mniej wymagający, choć od pierwszego udanego wyjścia góra zabrała 29 osób. Polski akcent to przede wszystkim pierwsze zimowe wejście, którego dokonał Piotr Morawski w zespole z Włochem Simone Moro w 2005 roku. 8. Makalu jest to 5. najwyższa góra na świecie, jednocześnie jedna z najtrudniejszych do zdobycia. Zachodnia ściana jest niezwykle wymagająca technicznie, uważana za jedną z najtrudniejszych w Himalajach. Na śmiałków próbujących zdobyć Makalu czekają huraganowe wiatry i zdradziecki ciągle zmieniający się lód. Wśród wielu wspinaczy, którzy stracili życie podczas próby zdobycia góry, znajduje się 3 Polaków. 7. Gasherbrum. Szczyt uznawany jest za trudny technicznie, a potwierdza to niewielka liczba udanych wejść w ostatnich latach. Pierwsze zimowe wejście na ten 8-tysięcznik miało miejsce dopiero w 2012 roku, a dokonali go Polacy – Adam Bielecki i Janusz Gołąb. 6. Manaslu. Szczyt jest dość niski jak na himalajskie standardy, mimo to drogi prowadzące na szczyt są jednymi z najdłuższych w Himalajach. Wysokie ryzyko dla wspinaczy stanowią również niespodziewane schodzące lawiny. 5. Kanchenjunga. Wejście na szczyt jest bardzo trudne i groźne. Wspinacze są narażeni na dzikie wiatry, ekstremalnie niskie temperatury i nie dające się przewidzieć lawiny. Z biegiem czasu liczba wypadków na większości niebezpiecznych gór malała. W przypadku tej góry jest jednak inaczej. Kanchenjunga zabrała również jedną z najwybitniejszych polskich himalaistek, Wandę Rutkiewicz. 4. Daulagiri jest 7. najwyższym szczytem świata. Ma złą reputację wśród wspinaczy. Południowa ściana cały czas pozostaje niezdobyta, a próba wejścia uważana jest wręcz za samobójstwo. Największym zagrożeniem dla wspinaczy są lawiny, które zabrały wielu himalaistów próbujących zdobyć szczyt. 3. Nanga Parbat nazywana jest również ludojadem ze względu na ogromną liczbę zagrożeń, które czyhają na wspinacze. Szczyt jest 9. najwyższą górą na świecie, ale pod kątem trudności technicznych śmiało może rywalizować z K2. Nanga Parbat jest niezwykle zdradliwą górą. Do niedawna Nanga Parbat i K2 były jedynymi 8-tysięcznikami niezdobytymi zimą. Dopiero rok temu lista ta zmniejszyła się do jednego, dokładnie 26 lutego 2016 roku pierwszego zimowego wejścia na Nanga Parbat dokonali Simone Moro, Alexis Tikhon i Ali Satpara. 2. K2 to drugi najwyższy szczyt świata, ale wspinaczka na wierzchołek góry jest o wiele trudniejsza niż wejście na Mount Everest czy inne 8-tysięczniki. Niektórzy mówią, że na K2 materializują się wszystkie obawy i lęki wspinaczy. Dzika pogoda, huragany, temperatury sięgające minus 50 stopni, przesuwający się lód, lawiny, strome odcinki skalne czy szczeliny. Dotychczas na szczyt weszło 12 Polaków, w tym Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta. 1. Annapurna zabija ponad 1/3 wspinaczy, którzy odważą się podjąć próbę zdobycia szczytu. Stała się przez to jedną z najbardziej niebezpiecznych gór świata. Do jednej z ostatnich tragedii doszło w październiku 2015 roku, kiedy to po serii śmiertelnych lawin na stokach zginęło 39 osób. Co ciekawe, pomimo tego, że Annapurna jest najbardziej śmiercionośną górą świata, była pierwszym 8-tysięcznikiem zdobytym przez człowieka. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!